drugą dobę służby ratunkowe prowadzą poszukiwania Piotra Nowarkiewicza w okolicach Bydgoszczy. Jedna z hipotez, która musi być zweryfikowana, to być może fakt czy przypuszczenie, że Piotr mógł znaleźć się w zbiorniku wodnych. Tu tych zbiorników wodnych w okolicach domu Piotra jest wiele i pytanie, czy Piotr, błądząc w drodze do domu, mógł gdzieś znaleźć się właśnie w okolicach jednego z nich. Tutaj widzimy, że służby podjechały wozem strażackim, który jest, do którego przyczepiona jest łódź ratunkowa, poszukiwawcza. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, te wszystkie hipotezy związane z akwenami będą w tej chwili weryfikowane. Prace strażaków nadzoruje policja. My będziemy się przyglądać i na bieżąco informować Państwa o postępach w tych poszukiwaniach.